konkurs wiedzy o Zjednoczonym Królestwie powstał w ramach projektu naszych drugoklasistów, uczniów gimnazjum. Było 41 uczestników. Pierwsze miejsce zdobyła szkoła podstawowa numer 2 w Muszynie. Nasi główni sponsorzy to wydawnictwo Express Publishing, przedsiębiorstwo budownictwo inżynieryjne Machnik, przedsiębiorstwo Instel w Krynicy Zdroju, burmistrz w Krynicy Zdroju, starostwa powiatowe w Nowym Sączu, dyrektor publicznego gimnazjum pani Agata Król-Mirek, Muszynianka i wiele innych. Tak, ja mogę jeszcze tutaj dodać, że przyjechało do nas aż 8 szkół podstawowych. Były to szkoły podstawowe z Muszyny, z Powroźnika, z Nowej Wsi, z Drybowa oraz z Mochnaczki Wyżnej, no i przede wszystkim nasze tutaj lokalne szkoły z Krynicy Zdroju. Konkurs polegał na rozwiązaniu dwóch zadań. Jedno zadanie to było rozpoznawanie postaci na obrazkach, tutaj mieliśmy prezentację multimedialną. I drugie zadanie polegało na rozwiązaniu testu, odpowiedzi ABCD i odpowiedzi typu prawda, fałsz. Myślę, że był dosyć wysoki poziom, ponieważ no, najwyższy wynik to było 70 punktów na 100 możliwych, więc poziom był dosyć wysoki. No, ale... I wyrównany. Mieliśmy problemy z przyznaniem nagród i wyłonieniem miejsc.